Dzisiaj powiem na temat przykazania z obietnicą. Obserwuję już przez jakiś czas to, co się w Polsce dzieje, jeżeli chodzi o, o chrześcijaństwo i zastanawiam się, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Ostatnio na Facebooku zielonoświątkowcy.pl opublikowali ciekawy tekst. Nadmienię, że całym sercem jestem za Kościołem Zielonoświątkowym w Polsce, ale to, co ostatnio obserwuję i czytam, przyznam, że przeraża mnie. Zastanawiam się też, do czego ta nowa moda doprowadzi. Zatem, co takiego tam przeczytałam? Piszący napisał, że jesteśmy powołani do bycia częścią Bożej rodziny, a nasza ziemska rodzina ma charakter przemijający, relacje bywają kruche niszczone przez rozwody, kłótnie czy nieuniknioną śmierć. Dalej można było przeczytać, że Jezus powiedział w Mateuszu 12:49-50, po czym wskazał ręką na swoich uczniów i oświadczył: Oto moja matka i moi bracia. Każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką. Tekst jednoznacznie wskazywał na to, że tak zwana, jak to nazwano, ludzka rodzina, nie ma tak naprawdę większego znaczenia w naszym życiu. Bo przecież są rozwody, kłótnie. Ona nie warta jest tak naprawdę naszego starania. Nie musimy się, o nią, w ogóle, nie musimy się nią w ogóle przejmować. Yy, czyli jak masz rodziców rozwiedzionych, to w ogóle się nimi nie przejmuj. A może masz brata, z którym się pokłóciłeś? Nieważne, zapomnij o nich. Nie są warci Twojej uwagi. Żyj tu i teraz. Wybierz sobie Bożą rodzinę, która Ci pasuje, żyj bez problemów i zmartwień, ciesz się życiem. Współczesna psychologia uczy, że żeby odciąć toksycznych ludzi. Jeżeli stwierdzisz, że toksyczni są rodzice lub rodzeństwo, zerwij kontakt, przecież nikt nie może Ciebie ranić. Twoje życie ma być pełne radości i tylko dobrych rzeczy. Każdy, kto psuje Ci humor, powinien zostać odcięty i możesz spokojnie zerwać z nimi relacje. Tak naprawdę zbudowano fałszywą ewangelię na jednym zdaniu, które zostało niewłaściwie zrozumiane. Jezus w tym fragmencie nie powiedział, że matka, która mnie urodziła, nie jest ważna, nie jest moją matką. Moi rodzeni bracia nie są moimi prawdziwymi braćmi. Mówi o tym, że każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką. W pewny sposób jest to opis kościoła, w którym mamy duchowych ojców i matki, braci i siostry. Nazywamy często duchową matką lub ojcem osobę, która nas do Jezusa przyprowadziła i troszczy się o nas przez pewien czas, abyśmy mogli wzrosnąć. Braćmi i siostrami nazywamy często osoby po prostu, które są w kościele. Jeżeli matka i ojciec nie są ważni, bo na przykład się rozwiedli albo się kłócą, to po co by były fragmenty o szacunku do rodziców? Jest wręcz wprost napisane, zarówno w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia, jak i w Nowym Testamencie, Efezjan 6, 2, 3 szanuj swego ojca i matkę, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. W Biblii znajdziemy sporo fragmentów na temat szacunku do rodziców, zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie. Nie jest tu też napisane, czci tylko dobrych rodziców, albo tylko nawróconych rodziców, albo tych, których uznasz, że zasługują na szacunek. Jest napisane bez żadnych warunków: szanuj swoich rodziców, aby dobrze ci się działo i abyś długo żył na ziemi. Biblia niczego nam nie nakazuje. To od nas zależy, czy to, co jest tam napisane, przyjmiemy, czy nie. Są to bardziej rady, zalecenia, a szczególnie w Nowym Testamencie, który skierowany jest do nas, ludzi chodzących właśnie w nowym przymierzu z Bogiem. Niczego nie musimy. Ale Bóg daje nam wskazówki, jak żyć, abyśmy mieli pokój i byli szczęśliwi. Jak traktujesz Biblię i to, co tam jest napisane? Czy wybierasz sobie, co zechcesz i dopasowujesz do własnego życia? Czy raczej czytasz Biblię razem z Duchem Świętym, przemieniasz swój umysł i zachowanie? Dzisiaj szczególnie młodzi ludzie chcą być przede wszystkim szczęśliwi. Szczęście budują sobie własnymi rękoma. Wybierając pracę, w której jest fajnie, wybierając sobie znajomych, którzy są fajni, na przykład też wybierają poszczególne osoby z rodziny. Na przykład stwierdzają, że ta ciotka jest super, więc ją odwiedzimy, a rodzice są beznadziejni, więc zerwiemy z nimi kontakt. Przecież nikt nie może nam przeszkadzać w naszym szczęściu. A co to jest tak naprawdę szacunek? Znajdziemy w internecie masę artykułów, w których przeczytamy, że rodzic musi zasłużyć na szacunek, jak będzie szanował dziecko, to wtedy być może zasłuży na szacunek i tak dalej. No nie jest to biblijna prawda i jest to wykręcanie tak naprawdę rąk słowu szacunek. W słowniku wyrazów bliskoznacznych czytamy inne słowa, którymi można zastąpić słowo szacunek. I to są na przykład takie wyrazy jak uznanie, poszanowanie, uważanie, podzich, posłuch, Prestiż, honor, uwielbienie, uszanowanie, respekt, adoracja, znaczenie, kult, autorytet, atencja, estyma, poważanie, chwała, hołd, przychylność. I nic tu nie znajdziemy innego. Szacunek to po prostu szacunek. Nie szacunek to coś, na co osoba musi sobie zasłużyć. Jeżeli w Biblii czytamy, że rodzicom należy się szacunek, to nie ma znaczenia, czy oni na to zasłużyli, czy też nie. Bóg takich rodziców nam wybrał i należy im się szacunek. Powiesz, a, a ja mam rodziców pijaków, rozwodników, nic dobrego od nich mnie nie spotkało. Bóg takich rodziców Tobie wybrał. Wiedział, jacy oni są i będą. W innym miejscu czytamy, że nie spotka nas nic więcej, z czym byśmy nie mogli sobie Poradzić. Jeżeli masz takich rodziców, to jesteś w stanie poradzić sobie z tą sytuacją. W Biblii wielokrotnie czytamy o wyborze błogosławieństwa lub przekleństwa. Obietnica o długim, dobrym życiu zatem jest błogosławieństwem. Przeciwieństwem błogosławieństwa jest przekleństwo. Czyli odwracając obietnicę. nie szanuj rodziców, a będzie ci się źle działo i będziesz wiódł krótkie i nieszczęśliwe życie. I teraz odpowiedz sobie na pytanie, czy tego chcesz w swoim życiu? Czy chcesz samodzielnie zmagać się z trudnościami i krótko żyć, czy raczej wolisz, aby Bóg ci błogosławił we wszystkim, co robisz? Masz wybór. Co masz zrobić, jak masz trudnych rodziców? Niewątpliwie będzie ci dużo trudniej niż tym osobom, które mają dobrych rodziców. Co nie zmienia twojej sytuacji i tak będziesz musiał, musiała sam, sama, sama zmierzyć się z tematem. Zrób wszystko, aby naprawić tą relację. Przynajmniej spróbuj. Zrobić wszystko, co możesz, aby być blisko rodziców, pomagać im, wspierać ich, dopóki żyją. Bóg dał im autorytet nad Tobą nie za to, co zrobili Tobie lub nie zrobili. Mają ten autorytet od Boga, tylko i wyłącznie z tego powodu, że dzięki Nim jesteś na tym świecie. Jeżeli jako rodzice się nie sprawdzili, przebacz im i do końca ich dni na tej ziemi bądź dla nich wsparciem, dobrym świadectwem potwierdzającym Twoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Głosimy Ewangelię i módl się o nich. Nie musisz się z nimi zgadzać, ale możesz ich szanować: odwiedzać, pomagać, wspierać we wszystkim, czego potrzebują. Tam, gdzie szacunek i uznawanie autorytetów ustanowionych przez Boga, ta moc i błogosławieństwo. Do Ciebie należy wybór. Możesz zdecydować, jak chcesz żyć. Czy chcesz żyć w błogosławieństwie, czy w przekleństwie? Dziękuję.